Zapraszam Aleksandrę Jach, która jest kuratorką, menedżerką, facylitatorką, coachem. Aleksandra Jach kończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i właściwie od razu zaczęła swoją 10-letnią współpracę z Muzeum Awangardowym, Muzeum Sztuki w Łodzi. W 2019, o ile dobrze pamiętam, Olu, skoryguj mnie, roku, zakończyła tę pracę w 2020 roku, tworząc grupę wraz z 8 kobietami, Culture for Climate. I tak rozpoczął się właściwie nowy etap, który w podróży Oli, ale nie do końca nowy etap, ponieważ Ola też jest realizatorką, kuratorką wielu wystaw i mówię do tej niemieckiej części publiczności, nie tylko. Mogli zobaczyć wystawę kuratorowaną przez Aleksandrę w Hamburger Bahnhof. Jak rozmawia się z... Mogłabyś, Olu, dokładnie tytuł powiedzieć? To jest nie pamiętam już dokładnie tytułu. How to talk to birds. Z ptakami, rybami, muszlami, lwami i bykami. Mam nadzieję, że to wszystkie, wszystkie ważne byty, które były w tytule. Nie pamiętam, to był bardzo długi tytuł. Tak, długi tytuł. Bardzo serdecznie dziękuję, Olu, zapraszam. Dziękuję. Ja sobie tutaj nastawiam stoper, dlatego żeby zadbać o czas. Bo tak, czas, jak się już dowiedzieliśmy przed chwilą, jest wartością, którą możemy osoby pracujące w środowisku artystycznym jakby cenić. Wiemy, jaka jest tego wartość i pracujemy z tym. Ja chciałam dzisiaj Państwu opowiedzieć o kulturze dla klimatu. To jest kolektyw, który powstał w roku pandemicznym 2020. I założyły go, tak jak Anna powiedziałaś, założyło go 9 kobiet, 8 poza mną. I tutaj macie je wymienione z nazwiska i imienia. I jakie są korzenie tego pomysłu? Każda z nas była zaangażowana w jakąś działalność w obszarze kultury i osoby, które tworzą kulturę dla klimatu, są bardzo doświadczone edukatorki, kuratorki, menadżerki albo dyrektorki organizacji pozarządowych, które zrobiły już w swoim życiu wiele projektów dotyczących kwestii środowiskowych i stanęły przed takim pytaniem, co dalej. Znaczy, robimy te czasami bardzo ciekawe i zaawansowane merytorycznie projekty w naszych instytucjach albo z naszymi partnerami, natomiast często okazuje się, że kończy się projekt i kończy się i funkcjonowanie społeczności wokół tej idei i kończy się pewna praca nad jakimiś rozwiązaniami. I my widziałyśmy to jako taki utracony potencjał. Dlatego pomysł, żeby zrzeszyć się razem i żeby pracować jako kolektyw. I naszym pierwszym krokiem było, naszym pierwszym pomysłem było zbudowanie strony internetowej kulturadlaklimatu.pl. Jest też tłumaczenie na język angielski całej treści tej strony. I to jest strona, na której znajdziecie Państwo rekomendacje związane z zazielenianiem instytucji i organizacji. To są bardzo proste rozwiązania, które można zastosować od ręki właściwie, które związane są z edukacją osób pracujących w instytucjach i taką zmianą świadomości i zachowań, bezkosztowe właściwie. Są tam też propozycje, które wymagają jakiejś tam ilości pieniędzy, no i takie najbardziej złożone rekomendacje, które już dotyczą jakichś kwestii takich systemowych, które albo wymagają finansów, albo jakiejś takiej pracy nad sposobem funkcjonowania instytucji czy organizacji. I bardzo nam zależało na tym, żeby na tej stronie znalazło się jak najwięcej tych
rekomendacji, zielonych rekomendacji, które mogą być wdrożone od ręki, które właściwie są zależne od tej dobrej woli osób, które tam pracują. I teraz myślę sobie, że Państwo tutaj zgromadzeni na pewno wiecie, że takie pomysły na, związane ze zrównoważonym rozwojem, czy no, możemy to różnie nazywać, czy z taką zieloną transformacją, są realizowane w biznesie na bardzo dużą skalę, więc dla nas też ważne było w pracy nad koncepcją naszą, tak, takiej zielonej instytucji, znalezienie takich punktów, które nas odróżniają od tego myślenia biznesowego, które jest też inspirujące bardzo i takie bardzo rozwinięte. Natomiast ponieważ w Polsce bardzo wiele instytucji tworzących kulturę jest publicznych, no to jednak chciałyśmy się skupić, no albo działających nie dla korzyści finansowych, chciałyśmy się skupić na tym takim potencjale wynikającym właśnie z tego działania właśnie w takim polu publicznym albo nie dla korzyści. I no tak, według nas, co te instytucje kulturalne mogą zrobić? No przede wszystkim instytucje są, no nie wiem, takie jak muzea, ale nie tylko, są instytucjami długiego trwania, więc mają taką dużą moc budowania społeczności wokół siebie w jakimś dłuższym okresie czasu. Dzięki temu też jest większa możliwość na przeprowadzanie jakichś takich bardziej złożonych projektów wymagających małych kroków. Co takie instytucje mogą zrobić? Właśnie wprowadzać zmianę prośrodowiskową, kształtować zachowania, ale też współpracować z lokalną społecznością i tworzyć różnego rodzaju sojusze ponadlokalne. To nam się wydało unikalne. I też to, czego nie ma na slajdzie, ale też jest bardzo ważne, to, że mogą eksperymentować z różnymi rozwiązaniami, które nie byłyby uważane za atrakcyjne dla biznesu, bo nie wiązałyby się z jakimś zarabianiem jakiejś większej ilości pieniędzy. I to jest ciekawe, bo to słyszę od różnych osób, z którymi też współpracuję w polu biznesowym, w kontekście zrównoważonego rozwoju, że oni mówią coś takiego, czasami wam zazdrościmy tego, że jednak te rozwiązania u nas, one zawsze muszą być, zawsze ten budżet jest najważniejszy, a wy jednak możecie pozwolić sobie na takie zielone prototypy, tworzenie takich zielonych prototypów jakichś procesów albo produktów, usług, w mniejszej skali, ale jednak z większą przestrzenią dla eksperymentu. Patrzę na czas. I teraz tak, kiedy zastanawiałyśmy się nad tym, w jaki sposób podejść do tego tematu zielonych instytucji, postanowiłyśmy wydzielić takie różne obszary, nad którymi chciałyśmy pracować, a potem zaczęłyśmy pracować z instytucjami, bo robimy też warsztaty związane właśnie z tą naszą koncepcją zielonej instytucji i uczymy ludzi, w jaki sposób mogą w swoich organizacjach przeprowadzać te procesy. Wypisałyśmy sobie takie różne obszary, którymi można się zajmować i które dotyczą mniej lub bardziej właściwie każdej instytucji kultury, no ale też organizacji jakiejś mniejszej. I to są takie tematy jak budynek, czy zajmowanie się przyrodą, czy otoczeniem, codzienne praktyki. To są kwestie też finansowe, czy związane z partnerstwami. Widzicie Państwo tutaj bardzo różne obszary i też z różnych porządków i bardzo nam na tym zależało, dlatego że, no właśnie, to jest jeszcze ta inna kwestia, jaką się być może różnimy od wielu rozwiązań
które są stosowane w zielonym biznesie, czyli te kwestie społeczne, które kwestie społeczne są tak samo ważne jak kwestie ekologiczne. To znaczy rozsądne zarządzanie zasobami jest tak samo, czyli jakimiś materialnymi zasobami, czyli na przykład niemarnowanie jedzenia, światła, wody jest tak samo ważne jak dobre relacje w pracy, dobrostan pracowników, dobra współpraca z sąsiadami, dobra, ale w takim sensie, że i konstruktywna, i przyjazna, i empatyczna, i rozwojowa dla obu stron, czy wspieranie ruchów klimatycznych, albo wspieranie instytucji, które rozpowszechniają wiedzę o klimacie. To są wszystko kwestie, w które my wierzymy, że instytucje kultury mogą się zaangażować. To są też tematy związane z organizacją pracy, na przykład praca nad strukturą organizacji i wprowadzanie płaskich hierarchii i trochę innych sposobów myślenia o współpracy. Tutaj na tym kongresie dużo mówimy o współpracy i ja też jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak po prostu słucham, jak te projekty, o których opowiadacie, one się po prostu toczą, bo energia ludzka w tych projektach jest jakaś, jest wolna w takim sensie, że osoby zaangażowane wytwarzają sposób działania, tak? I to jest trochę oczywiste, jeżeli się potrafi to robić, jeżeli robi się to ze swobodą i lekkością. Jeżeli pracujesz w instytucji, która ma jakiś określony sposób działania i on jest też powtarzany przez lata, to ta zmiana jest znacznie trudniejsza. Ale jest też, my wierzymy, że jest możliwa. Większość polskich instytucji publicznych jest hierarchiczna i jakby struktura tych organizacji nie zmieniła się w wielu miejscach od dekad. Nie nadąża nad tym, w jaki sposób też pracujemy na co dzień w innych miejscach, nie wiem, też w biznesie, ale też właśnie w sztuce, w jakichś nieformalnych grupach, wykorzystując potencjał ludzki, tak, i jakby taką naszą też, wytwarzając dzięki temu taką przestrzeń autonomii i nie tylko kreacji, ale właśnie autonomii i sprawczości. I kończąc, kiedy rozmawiamy z osobami o tych działaniach różnych, zielonych, no to często się spotykamy z różnymi takimi wątpliwościami. No okej, okay, ale to wydaje się takie proste, ale na pewno właśnie takie nie jest. I tutaj są przykłady właśnie wypisane takich różnych jakichś typowych versusów, dylematów, z którymi się spotykamy, i to są na przykład kwestie tego, że ekologia jest droga, tak, czyli zielone myślenie jest drogie, takie założenie. Czyli to, co robimy do tej pory, może nigdy tego nie przeliczyliśmy, ale na pewno ekologia jest droga. Czy na przykład kwestia wiedzy i takiego, że musimy mieć jakąś bardzo złożoną wiedzę, najpierw musimy bardzo dużo czasu poświęcić na zgłębianie tematu, a potem ewentualnie zastosujemy jakieś praktyki. To też blokuje osoby przed wprowadzaniem nawet jakichś takich małych zmian. Czy też ta kwestia, która no, dla nas jest bardzo ważna, bo pracujemy z instytucjami, czyli ta relacja między indywidualnym zaangażowaniem i to tym, co ja mogę zrobić jako pracowniczka, versus to, co mógłby zrobić system, w którym pracuję i czego ja mogę się od tego systemu spodziewać i czego mogę oczekiwać i kto tak naprawdę w ogóle powinien tutaj działać. I tutaj to też jest takie pole, którego często dotykamy. I nasza odpowiedź
jest taka, że no bardzo się wspierają te dwa ruchy jednocześnie, kiedy się działa indywidualnie i kiedy działa się wywierając presję na system, w którym się pracuje. I myślę sobie, że chciałabym na tym skończyć, żeby tutaj jeszcze zostawić przestrzeń na dyskusję i na naszą pracę wspólną. Bardzo dziękuję za zaproszenie i to jest koniec. Dziękuję bardzo. Niemiecko-żydowsko-amerykański socjolog Emanuel Wallerstein mówił, historyk idei, socjolog historyk idei, mówił, że każdego dnia na świecie odbywa się walka dobrego ze złym i na koniec dnia nie wiadomo, co zwycięży. Ja myślę, że to, co przedstawiła nam Aleksandra, jest niezwykłą propozycją zupełnie oddolnej rewolucji. W Polsce prawdopodobnie ta rewolucja ma twarz kobiety. Przepraszam mężczyzn, którzy tu są obecni, ale tak na razie tak to wygląda. I w 9 osób, które potrafią prowadzić bardzo pionierski projekt, który nie jest finansowany, tak jak czasami się to zdarza w Niemczech, przez fundację na poziomie federalnym. Jest taki pomysł stworzenia 19 instytucji, które mają zajmować się śladem węglowym i dofinansowywania ich. Ten projekt zaczął się właściwie teraz już, o ile dobrze pamiętam. Natomiast jest to kompletnie oddolna inicjatywa 9 odważnych dziewczyn, odpowiedzialnych dziewczyn, które wiedzą, że rzeczy dzieją się po prostu nie tylko teraz, ale mają konsekwencje, reperkusje dla przyszłości. Wracając jeszcze do osoby, która tę dyskusję zaplanowała w czwórkę i która jest pomysłodawcą, to co kiedyś Karsten mi powiedział, niedawno mi powiedział, przeraziło mnie, mianowicie Brandenburgia jest miejscem, które jest teraz płucem, sercem, ale też i żołądkiem dla Berlina i nie tylko dla Berlina. Jeśli tak dalej będziemy funkcjonowali w tym przepięknym jednak landzie, i będziemy takie prowadzili uprawy i takie systemy, w takich systemach funkcjonowały, to skończymy za 30 lat w stepie. Przypominam, to jest land, który ma niezwykłą zupełnie przyrodę naturalną, wiele drzew, wiele jezior i wiele pól. Za 30 lat tego wszystkiego nie będzie. Także to, co wprowadza Ola też w Polsce, jest kompletnie pionierską ideą i kompletnie oddolną ideą. Dla mnie to jest niezwykle ważne. Bardzo Ci za to dziękuję.